No, dzień dobry. Chciałem dla was ogółem powiedzieć. Dzisiaj Krzysztof Kononowicz mnie chciał wyrzucić. Dzisiaj niedziela jest. Chciał wyrzucić mnie z domu. I... Powiedz prawdę za co? Jak za co? Powiedz prawdę za co? Co za co? Powiedz... A co ty nagadałeś na mnie? Że ja narkoman jestem jakiś kurwa i nie wiadomo co, że co majtki nasrałem kurwa, że... Jak ja byłem kurwa w szpitalu i chce mnie do Choroszczy wysłać. Ciekawe za co? Jak ja trzeźwy jestem. Za narkomanię. Sranie, a ty kurwa powinieneś dawno się leczyć. Za narkomanię, ja to nie leczę tu tak. A za narkomanię, o, tak. Jako narkomanię. Tak. Jak ja trzeźwy jestem. O, wczoraj piwo wypiłem. Narkomanie? Przyszedłeś, co z ust jechało? Nic nie jechało. Nic nie jechało? Nie. Nie? A co ty kurwa, srasz w majtki kurwa? Ile razy się zesrałeś? To nieprawda? Nie. To nieprawda to jest, tak? To jest nieprawda. Jak nie? To jest nieprawda. Jak nieprawda? A ty się nie zesrałeś? Ja tylko raz w życiu. Musiałem twaroszek zjeść albo kwaśne mleko. Raz. No pewnie, że raz. A ty non stop kurwa waliłeś. Od Tereski wracałeś, kurwa, wziąłeś całe te i kurwa napierdoliłeś w mach. Bramkę otwierałeś, kurwa, i nawaliłeś, kurwa, śmierdziało. Z nerwów. Tak, z nerwów. A z czego? Sam, widzicie, sam ogółem powiedział, że wyrzuci mnie z domu i bardzo mu dziękuję. I po prostu 4800 mi oddaj, w tamtym roku, kurwa, tyle wydałem. Ludzie powiedzieli, że ty mnie powinien za mieszkanie płacić. Srać, kurwa. Tak. Ile pieniędzy ja, kurwa, ja ciebie... Srać. Idź do kiedy, sraj. Ty nasrany masz, kurwa. No, stąd śmierdzisz.